Dzień dobry, mamy poniedziałek, 15 dzień grudnia. Zapraszam na codzienne wydanie wiadomości telewizji Imperium. Można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i na stronie tvimperium.pl. Dzisiaj sprawdzimy, co ciekawego wydarzyło się w czasie tego weekendu. Będą też uwagi dla kierowców. Oko Wielkiego Brata patrzy na Was na gliwickim odcinku DK88. Powiemy też o pewnym wandalu, który oszpecił jeden z gliwickich zabytków. Szczegóły za chwilę. Kiedy słyszymy informację o tym, że ktoś zdemolował obiekt użyteczności publicznej, zwykle w naszym umyśle pojawia się myśl. Na pewno zrobił to jakiś nastolatek, ale nie tym razem. W piątek policjanci zatrzymali 42-letniego wandala, który obraźliwymi napisami oszpecił jedną ze ścian Zamku Piastowskiego. Na razie policja nie wie jeszcze, czy był to jego pierwszy czy kolejny wybryk, ale jedno jest pewne, zatrzymany zostanie obciążony kosztami przywrócenia elewacji do stanu pierwotnego. Niespełniony artysta za swoje dzieło może spędzić w więzieniu od 3 miesięcy, nawet do 5 lat. Poniedziałek kierowcy rozpoczęli od nowości w centrum. Od dziś zamknięta jest ulica Zwycięstwa od ulicy Dipuła do Fredry z powodu budowy DTS-ki. A tymczasem nowości pojawiły się też na innej ważnej miejskiej arterii. Gliwicki odcinek drogi krajowej nr 88 został objęty monitoringiem. Kamery mają motywować kierowców do ostrożnej i, co ważne, zgodnej z przepisami ruchu drogowego jazdy. Jeżeli jednak kierowcy będą nieostrożni, nagranie z ich udziałem trafi na policję. Jak zapewnia Zarząd Dróg Miejskich, zainstalowany system jest najnowszej generacji. Pozwala na zbliżenia z dużej odległości, także w nocy. Oko Wielkiego Brata to nie jedyny sposób na to, aby przyłapać łamiących przepisy kierowców. Po DKW-ce krążą także policjanci w radiowozach oraz w nieoznakowanych pojazdach. Pionki, karty, kostki, plansze poszły w ruch. Indywidualne rozgrywki, giełda gier używanych, turnieje, premiery nowych tytułów. To i wiele więcej można było znaleźć podczas 23. edycji spotkań z grami planszowymi Pionek, którym patronowała telewizja Imperium. Padł też rekord frekwencji. Przez 2 dni imprezę odwiedziło ponad 900 osób. Ja nazywam się Marzena Nowak-Trzewiczek, pracuję w Młodzieżowym Domu Kultury, prowadzę koło gier planszowych i z tego tytułu od lat z grupą wspaniałych wolontariuszy organizujemy Pionka. No dzisiaj na chwilę obecną mamy tutaj 600 osób, które już przyszło. Jutro spodziewamy się jeszcze większej ilości ludzi, bo w niedzielę więcej nas tu przyjeżdża. W co gramy? Gramy we wszystko. Gramy w nowości, gramy w stare tytuły. Gry planszowe stały się ostatnio tak popularne i tak modne, że nie ma żadnego problemu, żeby zachęcić ludzi do przyjścia. Przeważają ludzie dorośli, mimo tego, że wydaje się, że planszówki są grami dla dzieci, to tak naprawdę nie są grami dla dzieci, nie tylko. Można pograć jak najbardziej, można się świetnie bawić. Planszówki integrują. W naszej bibliotece Pionka, którą tutaj mamy, mamy 350 tytułów gier, to dużo. Mamy masę nowości, mamy tutaj wystawców, którzy przyjechali z grami, które dosłownie miesiąc temu weszły w ogóle na rynek. Także jest co pograć, jest co zobaczyć. Oprócz tego odbywają się turnieje. Tutaj na górze są takie galerie, gdzie można sobie później, nie wiem, no wejść na chwilkę, wziąć udział w jakimś turnieju. Mamy nagrody, mamy ekipę, która tłumaczy gry. Jeżeli ktoś nie wie, w co grać, zapraszamy, oni pomogą. Wypożyczalnia jest bezpłatna, wstęp jest bezpłatny. Po prostu super impreza, tylko przychodzić. Tancerzy i tancerki z całej Polski przyjechali w miniony weekend do Gliwic na 3. edycję turnieju tańca Spalt Rampy. Ponad 1000 uczestników, dorośli i dzieci rywalizowali m.in. w tańcu hip-hop, popping, house, freestyle czy street dance. Walczyli o nagrody, ale rozgrzany do czerwoności parkiet, pełna hala i szalejąca publiczność to dowód na to, że do wygrania było coś więcej niż tylko trofea. Pomysł powstał 3 lata temu wspólnie ze szkołą tańca Azyl w Zabrzu. Razem z dziewczynami doszliśmy do wniosku, że po prostu nie ma czegoś takiego w Gliwicach, nie ma tego typu turnieju sportowego, tanecznego. I dlatego stwierdziliśmy, że zaczniemy go organizować. Tak.
To się wzięło od tego, że stało się tak. Na przełomie 70. w Ameryce lat tak się stworzyło właśnie, że paru ludzi zaczęło to tańczyć i to rozpromowało się. Potem telewizja nadała temu sens, pokazując to wszędzie, niekiedy jako breakdance. Potem i też wyszczególniono te wszystkie ruchy, jakim jest locking, popping, za oceanu, to jest proste. Hip-hop to ogólnie kultura, jak wszyscy, którzy są to zaangażowani, dobrze o tym wiedzą. Związana jest bardzo ze street dance'em, czyli właśnie z ulicą, z tym, co tam jest istotne, czyli ta esencja, że ludzie tam zaczynają się dobrze bawić na ulicy przy wspaniałych rytmach czarnych. Teraz już nawet i białych, jak widać, chociaż nadal zostających w czarnym klimacie. I to pozwala nam się fajnie wszystkim zjednoczyć, dobrze bawić właśnie w tej muzyce. I każdy tutaj po prostu wyżywa się i jakby pokazuje swoją energię, to co czuje i jak czuje tą muzykę i cały hip-hop. Turniej na wysokim poziomie w Polsce. Cały czas staramy się go rozwijać, cały czas pracujemy nad tym, żeby ten turniej z roku na rok przyciągał coraz więcej ludzi, którzy tańczą i tych, którzy jarają się tańcem, którzy lubią rywalizację w zdrowy sposób, uprawianą w zdrowy sposób, także wszystkich tych ludzi, którzy oczekują i chcą chłonąć pozytywną energię, zapraszamy do siebie. Nie będzie szczęśliwego happy endu na zakończenie ostatniej kolejki futsalu. Gaw Kliwice okazał się bardzo miłym gospodarzem i pozwolił wygrać Pogoni 04 Szczecin 1-4. Jest to duże zaskoczenie, ponieważ w tabeli Gaw zajmował 5, a zespół ze Szczecina dopiero 9 lokatę. Nasi futsalowcy nie kryli niezadowolenia. Z piłkarzami po meczu rozmawiał Radek Nosal. Z nami jest kapitan zespołu Maciej Mizgajski. Maciej, wyrównałeś na 1-1, nie tak sobie chyba wyobrażałeś dalsze losy tego meczu? No na pewno, widzieliśmy co się wydarzyło wczoraj, we wczorajszych meczach. Mieliśmy ogromną szansę skoczyć na podium. Przy ewentualnej naszej wygranej dzisiaj po raz Eklireksu mogliśmy zakończyć jesień na trzecim miejscu, a tak się niestety nie stanie. No na pewno porażka boli, tym bardziej, że walczymy o wysokie cele na ten sezon. Wiadomo co się stało, no, wyglądaliśmy słabo na tle przeciwnika i za dużo odpuszczaliśmy. Jak oceniasz całą rundę swojej drużyny? Znaczy na pewno większość meczów wydaje mi się, że była udana, ale takie mecze na przykład jak w Pniewach, jak w Krakowie pierwsza połowa, no jeśli takich meczy nie będziemy grali, albo ten dzisiejszy, no to dobijemy do czołówki i staniemy się silnym zespołem. Jeśli natomiast będziemy grali co częściej takie mecze jak te dzisiaj, no to na środek tabeli to jest max, na co nas stać. Miejmy nadzieję, że mniej miłymi, a za to bardziej skutecznymi gospodarzami okażą się dziś piłkarze Piasta, którzy podejmą również w ostatniej kolejce jesiennych rozgrywek Pogoń Szczecin. Początek meczu przy Okrzei o godzinie 18. Relacja z tego meczu i innych wydarzeń sportowych z Gliwic już jutro w programie Zoom na Sport. Było to główne wydanie wiadomości telewizji Imperium. Aktualności z Gliwic dostępne całą dobę na naszej stronie tvimperium.pl. Zachęcamy do oglądania i komentowania naszych materiałów. Jesteśmy też na Facebooku, profil Telewizja Imperium. Zapraszam jeszcze do obejrzenia prognozy pogody na wtorek. Jutro z Państwem spotka się Katarzyna Magiera. Ze swojej strony dziękuję i życzę miłego dnia. Do zobaczenia.